Witajcie w drugim odcinku Strefy Niezależnego Grania na naszym kanale. Tym razem przyjrzymy się bardzo taniej grze dostępnej w PS Store dla posiadaczy PS Vita, a mianowicie Jacob Jones and the Bigfoot Mystery. Tytuł ten jest dostępny również na App Store dla posiadaczy iPhone'ów i iPadów, więc jeśli nie posiadacie handhelda Sony, również możecie go sobie sprawdzić. Zaczynamy! To dziwne, że po wielkim sukcesie, jaki odniosła seria Professor Layton na konsolach Nintendo, inni deweloperzy nie podjęli próby skopiowania pomysłu na konkurencyjnych platformach. Aż do teraz. Jacob Jones and the Bigfoot Mystery, czyli też po naszemu Jacob Jones i tajemnica wielkiej stopy, to odpowiedź studia Lucid Games na świetną serię przygodowo-logiczną z Profesorem Laytonem. Założenia są niemalże identyczne, tylko bohaterowie i klimat zgoła odmienne. Na wstępie jeszcze krótka wzmianka o wspomnianym studiu deweloperskim. Lucid Games tworzą byli członkowie Bizarre Creations, a więc firmy mającej na koncie m.in. serię Project Gotham Racing. Jak wszyscy wiemy, Bizarre już nie istnieje, ale jak widać zdolni deweloperzy postanowili kontynuować swoją przygodę z grami, tyle że w nieco innym, mniejszym formacie. Jak im to wychodzi, przekonacie się za chwilę. W tajemnicy Wielkiej Stopy poznajemy historię młodego chłopca, który został przewieziony przez rodziców na obóz harcerski i przeżywa przygodę swojego życia. Oprócz poznawania swoich rówieśników i opiekunów, trafia też na olbrzymiego, ale przyjaznego Yeti, z którym szybko się zaprzyjaźnia i zaczynają sobie pomagać. Cała fabuła jest trochę przegadana i nie porywa. Trudno powiedzieć, że historię Jacoba śledzi się z zapartym tchem. Mimo wszystko kilka zagadkowych momentów tu doświadczycie, więc na tym zakończę opis, aby nie psuć wam zabawy. Control when you wake up, when you go to bed, and every last thing you do all day. It's either evil or it's the army. This isn't like you, Jacob. It's not like you to complain. W grze, podobnie jak w serii Professor Layton, nie można bezpośrednio kierować głównym bohaterem. Całość obsługuje się przez ekran dotykowy i właściwie jedyne, co można robić, to przesuwać palcem i obracać widok lub stukać w ekran, gdy natraficie na coś, z czym można wejść w interakcję. To wystarcza, bo w tym tytule wcale nie o eksplorację tak naprawdę chodzi, a o rozwiązywanie zagadek. Główny bohater co chwilę napotyka kolejne postacie, które stawiają przed nim zadania. Może to być wypakowanie plecaka, podzielenie pizzy dla mających różne upodobania smakowe kolegów, czy wyłowienie z kilkudziesięciu ryb jednej niepasującej do pozostałych. Wszystkie zagadki wymagają wysilenia szarych komórek i za to oczywiście duży plus. Minus z kolei za to, że fani Profesora Laytona wyraźnie odczują, że to wszystko już widzieli. Nie da się ukryć, że studio Lucid Games bazowało na wspomnianej serii i niektóre wyzwania wydają się być wręcz skopiowane z konkurencyjnej produkcji. Dobrze z kolei, że zagadki są odpowiednio zróżnicowane. Czasami mamy do czynienia z zadaniami matematycznymi, innym razem bazującymi na spostrzegawczości czy zdolności kojarzenia faktów. To właśnie sprawia, że questy są ciekawe i nie nudzą przez całą grę. Inna sprawa to zdecydowanie przegadane dialogi, które sztucznie przedłużają żywotność produkcji. Wielokrotnie bohaterowie uskuteczniają zwykły spam i spokojnie z połowę tekstu można by z tej pozycji wyciąć, a pewnie nikt by tego nie zauważył, a przynajmniej nie odczuł. Oprawa graficzna jest specyficzna i trzeba ją na wstępie zaakceptować. Choć gra bazuje na Unreal Engine, to ma swój unikalny styl, który widać od samego początku. Jest też trochę zbyt infantylna, co na pewno niektórym nie przypadnie do gustu. Możecie mi jednak wierzyć, że pod płaszczykiem gry dla dzieci kryje się naprawdę wymagający tytuł, w którym zagadki są naprawdę trudne i sprawiają kłopot wszystkim, niezależnie od wieku. Skoro gra bazuje na serii Professor Layton, to twórcy musieli też skopiować system podpowiedzi i tak się też stało w istocie. W produkcji dedykowanej handheldom Nintendo trzeba zbierać monety porozrzucane po lokacjach, za które potem można kupić podpowiedź. W tajemnicy Wielkiej Stopy należy tymczasem zbierać puszki po napojach porozrzucane przez innych w obozie i w lesie. W zamian Jacob dostaje do ładowania telefonu, a przydadzą się one do uzyskiwania podpowiedzi, bowiem trzeba wykonywać telefon do przyjaciela. Najprostsza podpowiedź kosztuje jeden sygnał, kolejna dwa, a wyłożenie odpowiedzi prawie na tacy kolejne trzy. W sumie więc trzeba przeczesywać wszystkie plansze w poszukiwaniu puszek, aby w razie czego nie zabrakło doładowań na podpowiedzi. No chyba, że będziecie twardzielami i nie będziecie w ogóle korzystać z ułatwień. Można i tak. Głównym problemem tej produkcji jest to, że jak już wspomniałem, jest przegadana i sztucznie wydłużona dialogami o niczym.
Trochę niepotrzebnie, bo na pewno lepsze wrażenie zrobiłaby większa liczba zagadek. No i oczywiście można przyczepić się do wtórności, choć z drugiej strony, jeśli hołdujecie tylko konsolą PlayStation, nie odczujecie tego. Część osób pewnie nie zaakceptuje infantylnej oprawy graficznej, ale jeszcze raz podkreślam, warto dać grze szansę. To ciekawa produkcja z dobrze opracowanymi zagadkami, która wciągnie każdego, niezależnie od wieku czy płci. Jak to się mówi, dobra od lat 5 do 105. Na koniec trzeba wspomnieć o cenie. Na PS Store Tajemnica Wielkiej Stopy jest dostępna za całe 7,50 zł. To jedna z najtańszych pozycji w sklepiku i choć należy pamiętać, że to dopiero pierwszy odcinek opowieści planowanej na kilka epizodów. Ciekawe, czy twórcy nie podniosą ceny w kolejnych częściach, ale pierwsza jest cenowo bardzo atrakcyjna. Jeśli zastanawiacie się nad żywotnością, to możecie być spokojni. Za pierwszym razem grę przechodzi się w nieco ponad 3 godziny i to tylko wówczas, jeśli pominiecie opcjonalne zagadki. Można bowiem koncentrować się na głównym wątku, ale jeśli trochę bardziej powęszycie po okolicy, traficie na dodatkowe zadania, które znacznie wydłużą czas zabawy. Z drugiej jednak strony, nawet jeśli zdecydujecie się przejść tytuł od Lucid Games po najmniejszej linii oporu, to i tak trzeba przyznać, że jak za cenę 7,50, 3 godziny to bardzo przyzwoity wynik. Czy warto więc Tajemnicę Wielkiej Stopy kupić? Jasne, że tak. Za taką cenę byłoby grzechem ją pominąć, a przecież na App Store można nabyć identyczną wersję jeszcze taniej. W chwili nagrywania tego materiału można ją było kupić za całego 1 dolara. Obie edycje są praktycznie identyczne, więc po prostu zdecydujcie się na dedykowaną tej platformie, na której wolicie grać. Mimo, że Tajemnica Wielkiej Stopy jest trochę za mało innowacyjna, a do tego przegadana i za dużo kopiuje z serii Professor Layton, to i tak przy takim pułapie cenowym to obowiązkowy zakup. Jak zwykle dziękujemy Wam za uwagę, tym razem w drugiej części naszej strefy niezależnego grania. Do usłyszenia już niebawem i jeśli materiał się Wam podobał, jak zwykle zostawcie kciuka w górę. Do usłyszenia.